No a kuku, i przyszedł czas na gwintowanie tych otworów, ale żeby je fajnie liniowo nagwintować, chcę to zrobić normalnie na frezarce, z tym, że normalnie ręcznie gwintownikiem, z tym, że trzeba, kurde, se tutaj do uchwytu taki kurde, stożek zrobić. No i będziemy ten stożek teraz robić, żeby mi fajnie ten gwintownik naprowadzał. Bo jak się to woda, no jakoś to trzeba schludnie tam naprowadzić to wszystko. Stawiam po prostu, kurde, przy tokarce. I robimy taki stożek pomocniczy, kurde, taki fajny, żeby to naprowadzało. Muszę go mieć zewnętrznie 8 mm. Zrobię go z nierdzewki i jak już będzie rozrobione, to się przyjdą na zaś. A tak już jest, będzie miało swoje miejsce na zawsze. Tu ta troszkę, ta szpicka jeszcze bardziej na stożek też zrobiłem, żeby ją szło łatwiej tam wsadzać. Tak jest dobrze. Tak już to możemy zostawić. No i mam szpica do centrowania, gdzie mogę, kurde, gwintownik oprzeć o to. No i to pakuję teraz tą szpicą po prostu tu. I przykręcę. Tu jest klucz 46 na dole. A u góry 19. Jakby tak kogoś interesowało. No i dobra, teraz ustawiam materiał, pakuję gwintownik pomiędzy i ogień. To mi to wycentrowało. I jedziemy, kurde, z muzyką. Uciekamy w dół. I tu wielkiej filozofii nie ma, kurde. To jest normalny gwintownik. 8, 1 i 2. To już w zupełności wystarczy. Reszta sobie można normalnie w imadle zrobić. No kręcę jedną ręką i jednocześnie podkręcam do góry ten stół. Dobra. I to już w zupełności wystarczy. Już jest rozwycentrowane i ręką się go wkręci. Tą spoko się wciągnie aż do samego dołu. Tu nawet na oku widać, co się dzieje. O.
dobra. No okej, okay, jeden by był. No i wszystkie zrobię tak samo. I kończę to normalnie w imadle, bo to kurde, nie ma sensu się tam otlać na takiej maszynie, jak tu z góry jest lepsza kontrola nad tym wszystkim. No, elegancko są pod kątem prostym, tu i tu. No, jeden jest. Zobaczymy, jak ta reszta się uda. No, i jadę ta kolejna sztuka. Dokończę naturalnie tą jedynką, nie? To, co było na maszynie tam zaznaczone. Kapka oleju do mnie. I ogień. Teraz to się już wprowadzi automatycznie, bo on jest bardzo stożkowy, ta jedynka też. Bo tu jest tylko jedynka i dwójka. Kiedyś była jedynka, dwójka, trójka, ale Chińczyki to jakoś pominęli. Dobra, druga sztuka gotowa. No. Jeszcze zostało tylko te popierdółki, nie? Te rowki. Ale to. Damy radę. I dalej kręca, kurde. Trzecia sztuka.
trzeci otwór, pierwszy gwintownik. No i dobra. Pierwszy mi jada normalnie na sucho, kurde. Tak najlepiej te wióry tam odchodzą, kurde. Teraz tą dwójką to te wióry już nie są takie aż takie wielkie. To można, kurczę, nasmarować to pierwieństwo. I spokojnie, ten gwintownik się samemu naprowadzi tam. Jego nie trzeba, kurde, gdzieś tam ciągnąć w jedną stronę albo w drugą. On zawsze idzie po najmniejszej linii oporu. Jesteśmy w połowie mniej więcej. Jakby to była seryjna produkcja, to jakby to inaczej się za to zabrał. Ale 4 sztuki to jeszcze można się poświęcić. Tego czasu też nie. Muszę to chyba wyłączyć w tej komórce, kurde. To też już mi idzie na nerwy. Co chwila takie rutu. Co teraz muzyczka puścił, fajnie muzyka słuchał, by miał elegancko. Jakie wiadomości, może bym się coś dowiedział. A przez te YouTube to kurde nie idzie nic zrobić, tak by człowiek że chciał, kurde. Już nie będę tu jeszcze do gwintowania jakoś muzyka wgrywał albo coś. To jest kurde chore takie coś. Jakoś muzyka co jest wolno od praw czy coś takiego. Jak ktoś lubi, to niech robi. Mnie się to przestało, po prostu ten YouTube mi się przestał podobać. I nie widzę w tym żadnego sensu. Bo w tym czasie co się tym kamerą cacką, żeby ją ustawić, żeby te kurde wszystkie kurde akusy mieć poładowane i to, i śmo, i to wszystko, kurde, i przerzucanie na kompa, i tam jeszcze przycinanie, renderowanie, to wszystko jest takie, kurde, ja wam powiem. Nie po mojemu. To można robić, wszystko jest tego, ale jak jeszcze, kurde, YouTube mi pieje przy takich czymś, że to im się nie podoba, i to, i śmo, i pierwsze wie co jeszcze. Niech się kurde bujają sami. Rozumiem kurde, że te filmy nie są, nie wymiatają. Bo ja bym mógł zrobić na przykład film Ros tam powiedzmy na ruski rok taki co naprawdę wymiato. I liczyć na to, że kurde tam się ludzi na to na winie i tak dalej, ale co mnie to tam,
A siedział miesiąc czasu i robił jakiś film, kurde, który tylko pod publika. To nie chcę takie coś. Ja tam mogę pokazać, co my tu rzeźbimy, co my tu robimy, jak to normalnie leci, kurde. A żeby coś tam specjalnie, kurde, jak w Hollywood produkować, kurde, pod... To już nie te czasy, kurde. To rozumiem, że ktoś może nie chcieć patrzeć na to, jak ja kurde gwintuję te głupie kurde ósemki otwory, no bo to nie jest zbytnio interesujące. To ja wiem o tym, że to nie wymiato, kurde. Ale żebym ja to zrobił na przykład w 10 minutach wszystko, taki ten cały kurde, te cztery multifiksy, taki, to ja bym tu musiał kurde z, nie wiem, z 500 gigabajtów kurde nazbierać najpierw na kumpa, potem się w tym babrać, a na samym końcu YouTube jeszcze bym powiedział, wiesz co, ale coś tam nam nie pasuje, wypierdzielaj z tym filmem. No nie, nie chcę tak coś. Takie kurde to nie jest, to jest nie po mojemu. Bo ja wiem, że to można zrobić w ciągu 10 minut film z tego. Cak, 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 na szybko puścić wszystko do tamtego, jeszcze efekty, takie kurde, teraz te nowe, co są, że to jeden film się kończy, jedna scena, a druga się zaczyna w tym przekręceniu takim. Można. Jak ktoś lubi. Proszę bardzo. Ja się tu muszę raczej skoncentrować na tym, żeby mi się to nie daj Boże gwintownik nie złamał. Bo po co mi to potrzebne? Do szczęścia. Dobra. Powinno być. Ja tak przypuszczam, że prędzej czy później tak ta platforma, oni to zamkną albo inaczej to przejmną. Jeszcze zrobią tak, że jak ktoś będzie chciał wstawić film, to będzie musiał za niego zapłacić, żeby go wstawić. Ja to przypuszczam, bo to tak się kurde w tym kierunku idzie. Woda sodowa uderza do głowy, tak to jest. Zrobię, jak się będziecie chcieli zareklamować na tym kanale, że żyjecie, na tym kurde, na tej platformie też będziecie musieli za to zapłacić. Jak będziecie chcieli tam jakieś kurde pszczoły czy dwa kwiatki wrzucić, to oni jeszcze będą o pieniądze piąć. Olej się kończy. Bieda jak pierd. Teraz go wyczyszczymy. Takie gwintowanie to tam pal licho. To najwyżej się gwintownik złomie. Się ta część wyrzuci do kosza na złom i też jest dobrze. Ale ja tak przypuszczam, nie jeden se palucha obcił, kurde, z powodu YouTube'a.
Bo to jednak trzeba patrzeć, kiedy ta kamera jest ustawiona i to, to jednak od roboty troszkę odciągło. A jak jeszcze maszyny wchodzą w ruch, piły i takie rzeczy, to tam nie jeden se palucha uwalił przez to. Przez te dodatkowe filmowanie, bo to jednak dodatkowo odciągło, nie? Od tego. Od roboty. Szczególnie jak się na maszynach robi, to trzeba kurde cholernie uważać. A zawsze ryzyko istnieje olbrzymie na takie coś. Wszystkiego nie można przewidzieć. Nawet stare fachowce, kurde, co już robią ileś tam lot na jednej, a tej samej maszynie może robić tyle lot, a zawsze mu się może jeszcze coś zdarzyć. To już takie jest życie, kurde, to jest ryzyko zawodowe. Wiadomo, że kurde, nieszczęścia nie trzeba prowokować, nie? Ale ja myślę, że kurde, człowiek ma taki instynkt, że samemu staro się, kurde, coś nie ten. Nie prowokować tego, tylko samemu się chroni od nieszczęścia, ale nie zawsze to wychodzi. U tych młodych to jest niewiedza. No bo jak on jest młody, to nie wie, jak on deska przecina, w którym kierunku ona może jeszcze polecieć. On tam 2-3 filmy na YouTubie obejrzał. I zabiera się za robotę jakoś tam, nie? No dobrze, no, bo każdy człowiek się musi na czymś uczyć. To też nie jest, nie jestem taki, że każdy zaraz musi mieć majstra i ten, nie? I dopiero wtedy wolno mu deska przeciąć. Takie to też jest głupota. Każdy człowiek się musi uczyć, no, najlepiej na czyichś błędach, ale a nie na swoich. Jeżeli chodzi o takie sprawy obcinania paluchów. Ale to się zawsze może zdarzyć. Na czymś się trzeba uczyć. Przy tej mojej gadaninie udało się kolejną sztukę ogarnąć. To jest taki olej penetrujący, on jest taki jak do maszyn do szycia podobny, że on kurde się wszędzie wciskał. A szczególnie w rękach w te. W te pory kurde ze skóry. Pory? Jak to się tak? Porowata skóra, nie? No tak. No, jeszcze jedna sztuka została tylko. No i to wychodzi prościutko, nie ma tam żadnych. Chcę to pokazać, kurde, jakaś ta kamera w ogóle tu jest. Nie ma żadnych takich, kurde, żeby tam śruba krzywo stoła, czy w ta strona, czy w ta strona. Tu jak popatrzycie, nie wiem, czy to kurde będzie widać w ogóle. Może i będzie widać. Że tu to też leci po jednej linii. Że nie jest jedna tam, jedna tam. Ostatni otwór pierwszym gwintownikiem z ostatniej sztuki. No i co chciałem jeszcze przekaz zrobić taki, kurde, młodym takim majsterkowiczom. Tak z mojego punktu widzenia, jak ja to widzę. Się robi kroczki po prostu. Nie zaraz cały projekt naros i tam szuszato i dziczyć i tak dalej. Nie, najpierw se zrobię, kurde, troszkę i tego. I nie róbcie sobie sami ciśnienia, że to musi dzisiaj już być gotowe, bo wtedy wam się to nie uda.
rozumiem, że trzeba sobie postawić jakiś sobie cel, coś tamtego, żeby kurde, jak ja coś tam zaczynam robić, że ja to chcę skończyć i tak dalej, i to jak najszybciej, jak najlepiej i wszystko tego, ale bez żadnego ciśnienia, to nie ma sensu. Życia nie przeskoczycie. A czym więcej będziecie, kurde, na ciśnieniu latać, tym gorzej wam to będzie wychodzić. Tak jest z mojego doświadczenia. Ja sobie postawiłem za cel, że zrobię 4 takie sztuki i to jest wszystko. A kiedy je zrobię i w jaki sposób, to ja nie wiem. Ja nawet tego nie chcę wiedzieć. Ja idę kroczek po kroczku. Zrobię dzisiaj to, wczoraj robiłem otwory, dzisiaj gwintuję. Jutro będę to, kurde, jeszcze co innego tam rzeźbić. I pomalutku, kurde, bez paniki, bez stresu, bez niczego. A jak jeszcze YouTube do tego dochodzi, że ktoś to chce na filmie pokazać, jak to niby szybko idzie. To mu koszula do maszyny wciągnie, jak ma jakieś prędzej czy później. Tylko spokojnie. Kroczek po kroczku i taki projekt trzeba sobie podzielić po prostu na parę etapów. O, tak jest dobra gadka po polsku, na parę etapów. I każdy etap wymaga czasu i dobrze jest pomiędzy jednym etapem a drugim sobie przerwa zrobić, a nie dziczyć, żeby to w jeden dzień zrobić. Bo jak sobie zrobicie przerwa, podczas tej przerwy przychodzą przemyślenia. Te przemyślenia można zastosować do tego następnego etapu. Można go jeszcze lepiej zrobić, jak na samym początku było zamierzone. Bo to wszystko dopiero w praktyce wychodzi. I podchodzić do tego z rozsądkiem, ale nie ze strachem, nie? Bo jakbym podszedł do tego ze strachem, że zrobiłem taką sztukę i teraz mi przychodzi to nagwintować i mi się gwintownik złomie. No, może się złamać. Jasne, że się może złamać. W tym ostatnim otworze nawet może się złamać. Już wszystko prawie będzie gotowe. Jedne przekręcenie za mocno i się złomie. I to się nie ma co załamywać. To jest normalne. Ślusarzowi, co już kiedyś ktoś coś robił, ślusarz, to w życiu i dużo, jak ma parę lat, to na pewno mu się nie jeden gwintownik w życiu złamał. No ale z tym trzeba żyć. To się nie ma co załamywać. Bo ja wiem, jak to się w tle odbywa, jest pod tym ciśnienie się robi. O, zacząłem projekt, tam już filmów pokazałem to, tego, a teraz, kurde, coś mi się tu nie udało i jak ja to mam zakamuflować, żeby na filmie tego nie było widać. Ja wiem, jak tam nikt, bo ja to obserwuję, co się nie dzieje tam w tle, kurde, nieraz w niektórych, kurde, rzeczach. A u mnie to jest, wiecie, no, złumie się gwintownik, to go pokorzy, że się złumął. To znaczy, że mogło być dwie rzeczy, albo moja wina, albo materiał już był, kurde, zmęczony moim gadaniem może nawet. Może przeszło za jednym razem teraz, kurde. Albo nie. A kurde. Jeszcze opory stawia na samym końcu, ale przeszło. Różnie może być, nie? Wiecie? Ale to się nie ma co załamywać. Jak się gwintownik złumie, to go pokorza. Złumął się pierą i tyle. Wiadomo, że nie chciałbym, żeby się złumął, ale jak się złumie, to trudno. Pech, kurde. Wtedy trzeba będzie wymyśleć, jak go stamtąd wydobyć tego pierna.
bo sposobów jest wiele. Nie? Są takie jakieś kurde majstry, dużo w tej budowlance teraz, co ja widzę, co oni tam tego robią i to, i budowlanka, i budują, i śmigocego, wszystko tego. Ale to wszystko jest tak, kurde, ja bym sobie takiego stresu nie robił. Albo buduję dom, albo kręcę filmy na YouTube. Chyba, że tak jak Dzidek robi, bo Dzidek w większości jak coś na przykład robi, to mi się też, to jest też dobrze. Bo on trochę tam coś powie, coś tego, potem coś zrobi i pokorzy. Tak też można zrobić. Przerwie na przykład podczas tej roboty. Można coś tam pokazać. Kurde. To jest ok. Ale przy całej robocie, żeby non-stop tam coś było i kamera leci i tak dalej, to w końcu przez ta kamera zrusztowania spadnie. Bo ona mu zawsze w drodze stoi. Wiecie, tu na warsztacie to też stoi. Ta kamera mi ciągle przeszkadza. Nie? Ona jest, gdzie by ją człowiek nie postawił, jest za dużo. Tu muszę uważać, żebym olejem nie obsikać, jak powietrzem dmuchom i tak dalej, i tak dalej. Także pomocne takie, kurde, to nie jest przy robocie, takie filmowanie. Jak zaś ją postawia gdzieś daleko i w kącie, to sam nie będę widział, co ja tu robię na tym filmie po tym, nie wiecie, o co chodzi. Także to, kurde, wszystko jest. Jeszcze by było wszystko dobrze, jakby ten pierwski YouTube nie pił, a oni piją za dużo, o belejaki szajs. Wojtek mi tam napisał, ja to musisz robić tak, jak właściciel sobie tego życzy, czy tam wymaga. No nie, no tak nie jest. Tak nie trzeba robić, jak właściciel sobie wymaga, bo zacznijmy od tego, że ta platforma bez tych, co filmy robią, w ogóle by nie istniała. Także założyciel tej firmy, tej platformy, tak bym to powiedział. Nie właściciel, tylko założyciel tej firmy, tej kurde platformy. Ten powinien bardzo, bardzo uważać na tych, którzy mu kurde dziennie pieniążki przynoszą, bo to oni mu pieniążki przynoszą. Ci drobni właśnie, nie te byki takie tam wypasione, bo te byki to też kurde szybko, kurde, mogą się obalić. Bo to się też tak nudzi, ja wam powiem. Ja tam mam tam parę zasubskrybowanych kanałów, takich co... no, co lubię na to popatrzeć, bo to jest fajnie, to się miło patrzy, jak ktoś tam napierdziela. Wsadzi taki kawałek żelastwa, byle jaki tam tego i maszyna mu to wyskrobie, wydłubie, to jest wszystko ładnie, pięknie. Taki film sobie można obejrzeć, jakie maszyny istnieją na świecie, jak one to tam kurde ogarniają i wszystko tego. Ale co mi to daje? No dobra, widziałem, że taka maszyna jest, ale ja takiej maszyny sobie nigdy nie kupię. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, żeby wyprodukować jedna kostka, to jeszcze nie kupia maszyny CNC. Ani tego oprogramowania do tego, ani tego wszystkiego. Wiecie, o co chodzi? I oni godzą tak jak Adam, na przykład maszynotwór, że se samemu tam robi i rzeźbi i tak dalej, bo to jego wciągło, to jest jego hobby i to bardzo dobrze, tak powinno być. To jest zaś inna sprawa. Bo do każdego popierdółka w dzisiejszych czasach jest wymyślona maszyna. To też jest dobre, to jest pomocne, to jest wszystko tego. Ale wiele rzeczy idzie inaczej zrobić. Wiecie, jak ja bym miał 100 czy 200 sztuk tego robić, no to ja kurde, matematyka to trochę znam, to wiem ile tam jest otworów, ile tego wszystkiego tam jest. I bym się za to inaczej zabrał.
ale no 4 sztuki na własne potrzeby, tak jak to jest, no to przecież nie kupia specjalnie maszyny, nie? I też, tu też nie chodzi o to, żeby pokazać komuś, patrzcie, to można szafnąć bez tego, bez maszyny taką chałupniczą. Troszkę to też jest tak w tym, to dobrze, okej. No bo można wiele rzeczy, kurde, można drzewo rąbać, kurde, nawet i szpadlem. To też idzie do pewnego momentu, dopóki się sztyl nie zmienia. Tak oni tam pokazują te saperki, jak sprzedawają, bo to też jest śmieszne takie. Pokazują saperki. Wiecie, saperki, te łopatki do kopania takie. Że tam idzie pół lasu tym wyciąć i wszystko, no to głupota jest, ludzie. Saperka, łopatka jest podręczna łopatka, żeby kurde mieć przy sobie. A najlepiej kać w aucie. I tyle. Tam jedna gałąź czy coś, to wiadomo, że to usiekło się tym. Ale pół lasu to wy tym nie wytniecie. A nie ma takiej opcji. Gierek, pokazujemy, że tam na tych saperkach z jednej strony zrobią takie ząbki, a z drugiej strony takie ostre, że niby tym idzie drewno, drzewo rąbać i tak dalej. To mnie tak trochę śmieszy, no idzie, okej, okay, jedna gałąź uwalicie. Dopóki ta saperka jest nowo, a jak ona już, jak już zaczniecie nią kopać w ziemi, to już to się stępi. Piasek jest przecież, kurde, twardy i ostry. I stępi wam te ostrze tej saperki. Jak będziecie najpierw kopać, a potem wam przyjdzie, kurde, uwalić jakieś drewno tym czy coś. W takiej kolejności to nie zdaje egzaminu, ale ludziom się wydaje, jak on się kupi saperka, to za pomocą tej saperki wytnie pół lasu, wykopie fundament na dom i pierwszy wie co jeszcze. Jeszcze otwory może to będzie wiercił i gwintował. Bo tam są ząbki z boku, to może by się dało gwintować nawet. Ja nie lubię takich ściemów, bo to są wszystko ściemy. To jest za dużo, wiecie. Ja lubię tam science fiction, takie filmy, na przykład tam w kosmosie czy coś tam, to sobie lubię pooglądać, ale nie jak ktoś mi, kurde, na żywca chce ściema wciskać, że się z tym to i to do zrobić, nie? Ja dobrze wiem, że, kurde, jak metal przyjdzie do ziemi, to każdy jeden, co wiertło sobie kupił taki, co płot robił, to wie, jak szybko mu się te wiertło stępi, jak trafi na kamień. A taki, co wierci otwory dziennie w podłożach, no to on nie kupi sobie wiertła za tam 100 euro. Tylko to już jest całkiem inna klasa narzędzia. Napawane i tam diament nieraz jest pakowany i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę nic gadać, ale czwarta sztuka i ostatni otwór gotowy, kurde. Ja to mam za 20:10 na wieczór zaś. Kurczę. Dobra, też możemy zanim spadną.
No i dobra, i kolejny malutki kroczek tego projektu poszedł do przodu. Chciałbym u tego Saszy zobaczyć tam ta brama, kurde, od niego, co on tam chce. Chyba jednak da mu robić ta brama, bo kurde. No bo kolega jest, to czemu tam zrobić ta brama? A, chcieć mi się nie bardzo chce, to wam powiem od razu. Jest jeszcze jakiś, kurde, jeszcze jakiś, patrzcie, tu taki się, kurde. Taki wiórek jeszcze się. O. Musi być tak, jak w książkach piszą. No kolejna sztuka. Elegancko. Widzicie, że oni stoją. Nawet nie wiem, czy ta kamera to wyłapuje, że one stoją po jednej linii, kurde, jak żołnierzyki, jak w szachach, kurde, musi stać. Na początku się zaczyna grać. Tu jakieś marasy jeszcze wydmuchamy. Stawiam go do kolekcji. No i sobie czekają na kolejny krok. Tu zaś, kurde, te światło mrugło. A tu już czekają frezy. Ciekawe na co. Dobra, bateria się też już kończy. Żegnam się z wami. Jeszcze klamorstwo posprzątam. I koniec na dzisiaj.